40, ćwierćfinał wagi 52 kg. Maciej Jóźwik, czerwony strój, jego rywalem Piotr Kęcik, strój niebieski. Maciej Jóźwik to też już pięściarz obyty, dobrze znany widzom, którzy na bieżąco śledzą to, co w boksie olimpijskim się dzieje. Faworytem więc wydaje się Jóźwik, ale poczekajmy, dajmy szansę Kęcikowi. Na razie ładna kontra ze strony Jóźwika. Widać też bardziej lotny na nogach Jóźwik. Kęcik raczej taka pozycja dość spokojna. Ale jakby chciał poczekać Jóźwik na to, co zaprezentuje Kęcik, jednak ten z pozycji dość defensywnej zaczął walkę. Oj, ładnie zaczyna lewym sierpowym Jóźwik. Też szybki powrót do pozycji obronnej. Nie dał się złapać, nie dał nadziać się na kontrę Piotra Kęcika. Warunki fizyczne są po stronie Kęcika, ale doświadczenie przemawia za Jóźwikiem. Pierwsza runda, zobaczymy, jak ułoży nam się ta walka. Stara się zachować luz, taki balans niewygodny dla rywala Jóźwik. Przyspiesza pomału pięściarz ze Szczecina. No, Szczecin ostatnio miały swoje wielkie chwile, myślę tutaj o gali z nieco innej dyscypliny sportu MMA, więc KSW zawitało do tego miasta wojowników, bo przecież tak trzeba określić Szczecin. Ach, ładnie zatrzepił Jóźwik Kęcika lewym sierpowym, to już nie jest pierwszy raz. Sprawdził jeszcze Kęcik, czy gdzieś nie puścił nos, ale nie ma krwi. Ale ekonomia na razie po stronie Jóźwika. Przeprowadzi jeden atak, zaznaczy przewagę, odejdzie i po chwili ponowienie. A Kęcik nie ma na razie pomysłu, nie ma chyba argumentu, żeby złapać Jóźwika. Pierwsza runda wygrana przez pięściarza PKS Skorpion Szczecin. Na hali oczywiście cały czas dogląda tego, co się dzieje. Sprawdza, czy wszystko jest w porządku. Tomasz Potapczyk, człowiek, który tutaj w Sokółce zbudował mocny pięściarski ośrodek. I takie właśnie miejsca są potrzebne. Oby było ich jak najwięcej. Bo boks to nie są tylko duże miasta, ale to są też te mniejsze ośrodki, żeby tu wspomnieć chociażby Carlino i KSW Róże. Piotr Kęcik. Druga runda. Można powiedzieć, że Jóźwikowi sprzyjało losowanie, bowiem trafił do tej grupy drugiej, w której nie ma Grzegorza Kozłowskiego, który ewentualnie to Kozłowski może zjawić się dopiero w finale, oczywiście jeśli jutro upora się z Danielem Tarką. Dużą swobodę przejawia Maciej Jóźwik od samego początku.
Młodzieżowe mistrzostwa zaczęły się we wtorek. Od eliminacji, wtorek, środa, eliminacje. Czwartek, również eliminacje, na dzisiaj już walka o medale. Ciekawe wydarzenie czeka nas jutro, w sobotę, bowiem o godzinie 20:30 odbędzie się uroczyste ważenie i konferencja prasowa w kinie Sokół. To też jest ciekawy smaczek tych zawodów, bowiem poczujemy taki przedsmak boksu zawodowego, tak? Na największych galach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, lubi się robić takie eventy. Sam jestem ciekaw, co jutro zobaczymy, a ma być show, ma być niezłe widowisko. I oby to widowisko tak nastroiło nas przed niedzielnymi finałami. Ale jeszcze do tego droga daleka. Liczymy na to, że dzisiaj w serii ćwierćfinałowej zobaczymy kilka bardzo ciekawych pojedynków, a niektóre zestawienia prezentują się co najmniej ciekawie. Ale o tym będzie jeszcze czas, żeby porozmawiać. Kęcik na pewno ma ten problem, który również był po stronie Sebastiana Węgłowskiego, a więc nieodpowiednia szybkość na tle swojego przeciwnika. Choć oczywiście zaznaczamy tutaj, że Jóźwik to jest zawodnik już z dużym obyciem. Nie jest to żółtodziób. Widzimy, jak łatwo przepuszcza atak Kęcika. Nisko opuszczone ręce. Teraz ciekawa akcja, próbował prawym podbródkowym zaatakować Maciej Jóźwik. Rozgryzł swojego przeciwnika od A do Z kompletnie. Aj, bardzo ładny lewy hak na dół w wykonaniu Jóźwika. Koniec drugiej rundy. 2 do 0 można byłoby powiedzieć, jak do tej pory, dla Macieja Jóźwika. PKS Skorpion Szczecin. No tutaj widzimy koszulkę trenera ze Szczecina, Materla. Mowa tu o tym fajterze KSW, który w Szczecinie zaprezentował się miejscowej publiczności. Zwyciężył oczywiście. Jeszcze 3 minuty walki dla Piotra Kęcika. No to będą te 3 minuty, które w jakiś sposób powinny odpowiedzieć na pytanie, czy Kęcik podejmie rękawice, czy zdoła w jakiś sposób zaskoczyć Macieja Jóźwika. To jest, myślę, lekcja dla tego zawodnika. To jest lekcja, to jest szansa, żeby pobrać naukę. A Jóźwik dzisiaj pełen luz, gracja w ataku. Uwaga w obronie. I rzucony ręcznik przez trenera Zawiszy Bydgoszcza, więc kończy nam się ta walka przed czasem. Drugie takie rozstrzygnięcie dzisiaj. No w zasadzie kilka sekund tylko potrwała nam ta trzecia runda. No ale tu nie ulega wątpliwości. Maciej Jóźwik był pięściarzem lepszym. Prowadził na punkty. Kontrolował absolutnie wszystko to, co robił w ringu Kęcik. To na pewno jest dyskomfort dla tego chłopaka, bowiem zawsze Jóźwik był krok do przodu. Zanim coś pomyślał Kęcik, to już doskonale wiedział i czuł to Maciej Jóźwik. Oczywiście brawa dla Jóźwika. Trzeci pojedynek wagi 52 kg, a więc półfinał jutro z udziałem Jóźwika, a poczekamy na to, kto będzie jego rywalem. Zdaje się, że tutaj będziemy mieli właśnie walkover, o którym wspominałem na początku.